No to się Krzysiu wybrał. Zobaczcie. Buty zimowe. Buty zimowe marki Puma. Idealne na minus 15. Człowiek nie czuje już nóg. Cześć, witajcie na kanale Lubuski Feder. Witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj taki nietypowy odcinek. Zrobimy sobie, powiedzmy, taki unboxing. A w zasadzie pokażę Wam wędki i sprzęt, na który będę łowił w 2024 roku. Oczywiście to nie jest tak, że ja nie miałem czym łowić w poprzednim sezonie. Oczywiście miałem dwie wędeczki, ale generalnie miałem tylko dwie. Jeżeli jechałem na rzekę, musiałem zmieniać zestaw, jeżeli chciałem jechać na jakąś wodę stojącą, typu, nie wiem, na osiecznicę. Ucinałem cały zestaw i na nowo wszystko składałem, także no, było to trochę uciążliwe. Oczywiście lubiłem to robić, bo oczywiście lubię grzebać przy swoim sprzęcie, ale no, zajmowało to trochę czasu i było to niepraktyczne, więc w tym sezonie zdecydowałem się zakupić dwie wędeczki do metody, a tamte dwie z zeszłego roku będą typowo na rzekę. Sorry, że tak w ogóle mówię do Was przez maskę, ale strasznie kleszczy. Minus chyba 15 stopni, szok. Nie nagrywałem specjalnie tego materiału dla Was w domu, tylko postanowiłem podjechać sobie nad jakąś wodę. Nie wiem, czy poznajecie, Zalew Nowiniec, cały skuty lodem, tylko gdzieś tam w tych obszarach kilka łabędzi i kilkanaście kaczek sobie pływa, ale generalnie cała woda skuta lodem. Także myślę, że trzeba szybko przejść do rzeczy. Już Wam pokazuję, co tutaj sobie Krzysiu nowego w tym roku kupił. A więc myślę, że zacznę od wędeczki. Ja oczywiście już sobie wcześniej je rozpakowałem, bo to wiecie, człowiek podniecony, wiecie jak to jest. A więc proszę bardzo, wędeczka Delfin Opium Feder V2 3,60, ciężar wyrzutu do 80 gram, 3 składowa wędka, bodajże 13 przelotek. No i oczywiście do tego są szczytóweczki 3, grubość 3 mm. Mamy tutaj 3 grubości: light, heavy i medium. Zaraz sobie założymy jedną ze szczytówek, odczepię jakąś buteleczkę z wodą, jeżeli nie zamarzła, i pokażę Wam, jak ta wędka pracuje, bo to jest parabolik. Także zobaczymy, jak ta wędeczka będzie się sprawować. Oczywiście ona mi się na pierwszy rzut oka bardzo podoba. Ta rękojeść tutaj taka cieniutka, jak powiedzmy w karpiówkach. Bardzo ładne tutaj wykończenie na ten kołowrotek. No i czarna wędka z jakimś tam tylko jednym napisem. Jak wiecie, ja nie lubię choinki na rybach, także u mnie na pewno nie zobaczycie takiego materiału, gdzie, nie wiem, powiedzmy wędka jest żółta, a kołowrotek jest, nie wiem, niebieski. Ja nie lubię, lubię mieć coś w takich, jak widzicie, kolorach takich ciemniejszych, camo, militarnych. Bardzo lubię takie kolory, jak widać. Także zaraz Wam pokażę na zbliżeniu, jak ta wędeczka wygląda. Mówię, na pierwszy rzut oka bardzo fajna, leciutka. Przelotki nie za duże, nie za małe. Biorąc, że ta pierwsza przelotka jest troszkę większa, więc myślę, że i na dystans się troszkę ta wędka nada. I tak to wygląda. Trzy składówka, tak jak mówiłem. Bodajże 1,26 m długość transportowa. Było to bardzo dla mnie ważne, bo jak zaraz zobaczycie, kupiłem sobie też nowy pokrowiec, bo tamten no niestety nie mieścił mi dwóch kołowrotków. Nie dopinał się, ale to za chwilkę. Także to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, kołowrotek. Oczywiście zakupiłem sobie taki drugi, sam jak miałem w zeszłym roku. Jest to Megabytes
Tilt Feather, dokładnie model FD1150. Shredding hamulcem do 5 gram, bodajże 13 łożysk. Bardzo fajny kołowroteczek. Też zaraz oczywiście Wam pokażę to na zbliżeniach. No i będę mieć takie dwie wędeczki, takie same i dwa kołowrotki. Myślę, że będzie to spoko wyglądać. Ja jestem z tego kołowrotka bardzo zadowolony. Poza tam jedną sytuacją w zeszłym roku, gdzie tam jakiś syf mi wszedł w kabłąk, ale generalnie kołowrotek jest bardzo przyjemny, budżetowy, bo on tam kosztuje bodajże około 250 zł. Wędeczka też nie jest jakaś tam droga. Zależy też dla kogo, jaką wartość ma cena, ale wędeczka tak około 300 zł, 320. Myślę, że nie za droga, nie za tania, myślę, że będzie w sam raz. No i mam nadzieję, że będę z niej zadowolony w przyszłym roku. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Także tak wyglądają kołowroteczki. Oczywiście tutaj, gdzie sobie kręcimy tym kołowroteczkiem, to jest pianka. Także myślę, że jest spoko. No i też takie kolory, jak widzicie, ciemne. Nie tam żadne jakieś niebieskie, żółte albo cholerka wie co. Dobra, może na razie nie będę tego układał, bo naprawdę szkoda czasu, już odmarzłem. No i na koniec myślę, znaczy na koniec, jeszcze nie jest koniec, ale tutaj jeśli chodzi o ten zestaw cały wędkarski, żyłeczka Shimano, oczywiście w kolorze czarnym, to jest Shimano bodajże Technium. 0,22, więc myślę, że do metody, jak znalazł, do Federa, czy do Fildera, jak tam chcecie, to mówcie. Mówię, kolor czarny Shimano Technium, wytrzymałość żyłki chyba 5 kg. Myślę, że będzie spoko. No i tak to wygląda, jeśli chodzi o mój zestaw. Tutaj oczywiście szczytóweczki, o których wspomniałem wcześniej. No i tutaj sobie zakupiłem oczywiście też pokrowiec. Jak widzicie, też w kolorze camo. Długo szukałem takiego pokrowca, już bodajże 2 lata szukałem coś w takim kolorze ciemniejszym. I w końcu znalazłem, to jest Fox Voyager. Długość 1,45 m, także te moje wędeczki tutaj spokojnie wchodzą razem z kołowrotkami. Te pokrowce są sprzedawane, oczywiście to nie jest żadna reklama, tylko mówię jak jest. Te pokrowce są sprzedawane w dwóch długościach, przepraszam, 1,30 m i 1,45 m. Na dwie wędki i na bodajże 3 wędki. No i co w środku? Dwie przegrody, rzepy tutaj, o proszę bardzo, ta moja druga wędeczka, jeszcze nie uzbrojona. Sztywny pokrowiec, fajna tuba, uchwyt transportowy, tu jeszcze jest pas, zameczki spoko, także no bardzo mi się podoba ten pokrowiec, kolory camo. Także myślę, że na nowy sezon, jeśli chodzi o sprzęt, jestem uzbrojony po pas. Także ja zaraz to złożę, podczepię jakąś buteleczkę, żółeczkę, zaraz zobaczycie, jak ta wędka pracuje. W ogóle Wam pokażę Wam cały ten sprzęt z bliska, jak to wygląda. Także do zobaczenia wkrótce. Także podczepiłem sobie buteleczkę z wodą, całe szczęście nie zamarzła. Czekajcie, skręcę sobie tu jeszcze kołowrotek, żeby Wam pokazać pracę tej wędeczki. Postaram się ją tam wygiąć maksymalnie, jak się da, żeby jej oczywiście nie złamać, bo wtedy to byłaby jakaś porażka. Ale zimno, powiem Wam, naprawdę kleszczy. Jeszcze też głupek ubrałem sobie letnie buty. Szok, ale to tak na szybko wszystko. Zobaczcie, jak ta buteleczka pracuje. Buteleczka, przepraszam. Wędeczka. Jakie ugięcie. Mam nadzieję, że to widać. Może tu się odsunę. Ja oczywiście tą wędkę mam bodajże drugi raz w rękach. Ja nie miałem oczywiście jej przed kupnem wcześniej trzymać w ręku. Bardziej się sugerowałem Waszymi opiniami w internecie i filmami. Na tej podstawie sobie tą wędeczkę zakupiłem. No i tak to wygląda. Myślę, że na karpie. Zobaczcie, jak ona się gnie. Butelką po lodzie. Myślę, że będzie spoko. Bardzo fajna, przyjemna, leciutka wędeczka. Mówię, najbardziej podoba mi się jej wygląd i tutaj ten cieniutka ta rękojeść. Skorka, bo skorka, ale jest. Zobaczcie. No, nie miałem nigdy takiej wędki, zawsze miałem te takie sztywne pały.
Te szczytówetki też takie delikatne, one są bodajże szklano-węglowe. Super. Dobra, zawijam te wędki, bo naprawdę kleszczy. Chodź, rybko. Teraz, moi drodzy, będziemy powoli kończyć ten materiał. Już nie czuję rąk, nóg. Masakra jest, ale stwierdziłem, że taki materiał lepiej nagrać nad wodą niż gdzieś przy domowym zaciszu. Także myślę, że taki odcineczek Wam się podobał. Z takiej prezentacji. Już wiecie, na co będę łowił, jaki mam sprzęt. Reszta sprzętu oczywiście się nie zmienia. Krzesło, taczka, to wszystko tam zostaje. Także tak to wygląda, jeżeli pogoda się poprawi, to myślę, że jeszcze w połowie stycznia pojadę na jakieś rybki. No na pewno nie tak ubrany, bo nie wytrzymałbym godziny nad wodą. Zobaczymy, mam nadzieję, że pogoda się już poprawi, te mrozy troszkę puszczą i będzie można skoczyć gdzieś na ryby, wypróbować w końcu te wędki. Nie wiem, czy akurat wybiorę się na wodę stojącą, być może będzie to rzeka, ale zobaczymy, czy pogoda w ogóle na cokolwiek pozwoli. Także jeżeli odcineczek Wam się podobał, oczywiście zostawcie łapkę w górę, zostawcie również subskrypcję. Proszę również o komentarze, napiszcie, co Wam się podoba, co Wam się nie podoba w moich filmach, co mógłbym zmienić, mi to też bardzo, ale to bardzo pomaga. Dobra, pokażę Wam jeszcze kilka przebitek z tego pięknego miejsca. A tu oczywiście był już z tej wody film na Nowińcu. Jak wiecie, tam zerwałem chyba jakąś rybę, porażka. Bodajże gdzieś z tamtego miejsca, no ale to już nieistotne, pokażę Wam kilka jeszcze przebitek z tego miejsca. Może pójdę tam, gdzie są te ptaki, pokażę Wam, jak sobie one tam pływają w tej mroźnej wodzie. A ja się już z Wami żegnam, trzymajcie się do następnego odcinka. Hej!